Rady zwołanej na dzień 17 września. Przedstawiam Państwu projekt porządku obrad. Stwierdzenie kworum, otwarcie obrad, to się stało. Przyjęcie porządku obrad za chwilę. Projekt uchwały zarządu w sprawie przyjęcia projektu planu życiowo-finansowego na rok 2013. Projekt uchwały zarządu w sprawie opinii inwestycji dotyczącej budowy miejsc postojowych na ulicy Niewolnicy. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, oświadczenia komunikatu, zamknięcie obrad. Do tego projektu porządku obrad wpłynęły już wnioski. Mamy wnioski, tak, 287. 288, projekt grupy rady dotyczący opinii projektu ogródka jordańskiego przy ulicy Nowego Pasterza. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła do porządku obrad projekt zawarty w 288. Druk 289, projekt grupy rady dotyczy opinii do projektu ogródka jordańskiego przy ulicy Włodkowica w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła projekt zawarty w druku 289 do porządku obrad. Druk 290, projekt grupy rady dotyczy opinii do projektu ogródka jordańskiego przy ulicy Ugory. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła projekt zawarty w druku nr 290 do porządku obrad. Druk 291, projekt grupy rady dotyczy wózetki przy ulicy Bora Komorowskiego. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła projekt zawarty w druku nr 291 do porządku obrad. Druk 292, projekt grupy rady dotyczy opinii wózetki przy ulicy Bora Komorowskiego. Kolejny wniosek. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła do porządku obrad projekt zawarty w druku nr 292. Druk 293, projekt zarządu dotyczy korekty uchwały w zakresie zadań powierzonych w zakresie programu osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła porządku obrad projekt zawarty w druku nr 293. Druk 294, projekt zarządu dotyczy korekty uchwały dotyczącej zadań wieloletnich. Kto z Państwa za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła projekt zawarty w druku nr 294 do porządku obrad. Druk 295, projekt zarządu dotyczy korekty uchwały dotyczącej zadań priorytetowych na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Uważam, że rada przyjęła projekt zawarty w druku 295 do porządku obrad. Drodzy Państwo, przyjmujemy porządek obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami. Kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz z przyjętymi poprawkami? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła projekt w porządku obrad wraz z poprawkami. Przechodzimy zatem do procedowania. Druk 286, projekt zarządu w sprawie przyjęcia projektu planu życiowo-finansowego wydatków w ulicy Trzeciej na rok 2013. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii komisji. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 11 września tego roku zapoznała się z projektem uchwały zarządu 93 w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy Trzeciej Promnik Czerwony na rok 2013. Komisja nie wnosi uwag formalnych ani merytorycznych do projektu planu i w głosowaniu jednogłośnie projekt planu zaakceptowała. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Dzielnicy projekt planu i prosi Radę o jego uchwalenie na sesji w dniu 17.09.2012 roku. Opinia komisji stanowi załącznik do projektu uchwały. Dodaję jeszcze od siebie, że w tym roku otrzymaliśmy 34 tysiące, czyli o 6 tysięcy złotych mniej niż w roku ubiegłym na utrzymanie dzielnicy, koszty związane z utrzymaniem dzielnicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku 286? Dziękuję.
Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały za tych druku nr 287 lub 287. Projekt zarządu w sprawie opinii inwestycji dotyczącej budowy miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem czy portami chodzącego uzbrojenia w rejonie wsi Niechodnicy w Krakowie. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały za tych druku 287? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Przyznam, że Rada przyjęła projekt uchwały za tych druku 287. Druk 288, projekt grupy radnych. Referentem jest przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Skrzyński. Proszę Państwa, ale każdy dostanie. Proszę Państwa, można? Można? Nie, nie przeszkadzajcie rzecz. Proszę Państwa, do Komisji Infrastruktury wpłynęły trzy wnioski dotyczące projektów, przepraszam, projektów, tak? Na zakonalność ogródku Jardanowskich przy ulicy Dobrego Pasterza, Ugoleń i Wodkowica. Są to ogródki istniejące, tylko dziki zrobi sobie porządki, mówiąc delikatnie, czyli wprowadza to, co jest fizycznie w ogródkach, żeby było wiadomo, co tam jest i musi być na to projekt. W związku z tym trzy projekty uchwał Państwo będziemy proponowali, zresztą tam na marginesie pani, na którą byliśmy w Australii na ostatnim przeglądzie ogrodu Jadłanowskich, powiedziałam, że takich ogrodów, które nie mają bieżących uregulowań, jest chyba 8 albo 9, także nie są to ostatnie i dzisiaj mamy 3, czyli Dobrego Pasterza, Ugorek i Głodkowica. Zaczynamy od ogródka Ugorek w sprawie opinii do projektu ogrodu Jadłanowskiego przy Dobrego Pasterza w Krakowie. Opinie się Dobrego Pasterza 108 w Krakowie. Opinie pozytywnie tego ogrodu Dobrego Pasterza w Krakowie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. To jest 108, to jest nam vis-a-vis. Znaczy, proszę Państwa, proszę Państwa, możemy to uszczegółowić, ponieważ one są na działkach oznaczonych, ale czy to jest sens? Czyli odnosi z tym ogródkiem, bo tam jest istnieje ten. Tam istniejący, tylko usankcjonowanie tego, co tam jest. Prawda, jasne. Tak. Drodzy Państwo, ZIKiD jak przejmował tereny po ZBK-u, nie zostały zrobione projekty tych ogródków i te ogródki zostały przejęte bez wymaganej prawem dokumentacji. Po prostu konwalidujemy te. Tą sytuację i tyle. Nie ma więcej głosów, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tych uchwał zawartych w druku nr 288? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały zawartych w druku 288. Drodzy Państwo, żeby nikomu nie przeszkadzać w konsumpcji, proponuję teraz Radzie krótką przerwę, a żeby ta przerwa dla wszystkich była jakaś konstruktywna, chciałbym powitać naszego gościa na sesji, pana Maćka, który nam przedstawi projekt, o którym rozmawialiśmy już kiedyś, czujniki dla pogotowia ratunkowego. Myślę, że to pan Maciej wytrzyma tę konsumpcję. Nie. Pozwólcie Państwo, że przejdę tam w stronę prezydium, bo skorzystam z tablicy, która jest. Dzień dobry Szanownej Radzie, nazywam się Maciej Kotarba, jestem ratownikiem medycznym krakowskiego pogotowia ratunkowego i mam przyjemność pełnić funkcję radnego dzielnicy Czyżyny, to jest dzielnica 14 po sąsiedzku, pełnię tam również funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia. Przychodzę do Państwa z prośbą o zakup, o sfinansowanie takiej małej inwestycji o nazwie zakup czujników tlenku węgla dla krakowskiego pogotowia ratunkowego. Nie wiem, od czego mam zacząć. Od początku, dobrze.
Może zacznę od samej demonstracji czujnika i będę mówił, do czego on nam bardzo jest potrzebny. Tak wygląda urządzenie. Koszt jego jest w granicach około 800 zł. W zależności ile sztuk jednocześnie się kupuje, tym większa możliwość zajęcia sceny. Czujniki te wykorzystywane są w zespołach ratownictwa medycznego, czyli po prostu w karetkach pogotowych. Korzystają z nich ratownicy medyczni na dwa sposoby. Pierwsze, zapewnia nam bezpieczeństwo, to znaczy wchodząc w miejsce zdarzenia, które po prostu jest zwykłym mieszkaniem, albo piwnicą, albo jakimkolwiek miejscem, mamy pewność, że atmosfera, w której się znajdziemy, jest dla nas bezpieczna, to znaczy nie zawiera czadu. Drugą rzeczą, do której one są dla nas potrzebne, jest wykrycie zagrożenia dla pacjenta, to znaczy niejednokrotnie wezwanie kompletnie nie sugeruje tego, że pacjent może być zaczadzony. To znaczy, gdy jest to, nie wiem, nieprzytomny w wannie, 99%, że może być, że to jest przyczyną jest tlenem. Ale bóle w klatce, wymioty, no szereg innych objawów, które mogą wskazywać na wiele innych chorób, czasem spowodowane są przez tlenek węgla. Pozwolę sobie włączyć. Nie ma tutaj? Zaraz zobaczymy. Urządzenie teraz będzie kalibrować. Będzie dwa głośne sygnały, które pokażą w jakich wartościach czadu on zacznie alarmować. Mniejszy alarm jest przy 35 ppm, głośniejszy jest przy 100. Spokojnie, on tylko na razie kalibruje się. Zaraz zobaczymy, ile tutaj mamy. Zero. To wychodzimy. Zero. Ale wystarczyłoby, że ktoś by zapalił papierosa, on by wtedy wskazał w granicach 3-4 ppm. Nie, raczej prawie nikt nie chodzi. Bardzo dobrze. Na sesję. Szanowni Państwo, na terenie Państwa dzielnicy trzeciej nie stacjonuje żaden zespół ratownictwa medycznego. Ale to nie znaczy, że jesteście źle lub gorzej zabezpieczeni od innych. Pozwolę sobie Wam zaprezentować. Oczywiście. Pozwolę sobie zaprezentować Państwu, gdzie stacjonują najbliższe karetki Waszej dzielnicy i skąd są wysyłane do Was i do Waszych mieszkańców. Ja mam takie pytanie, czy mogą Państwo wejść bez jakby towarzystwa straży pożarnej do mieszkania, jeżeli nie mają Państwo takich czynników? Bo wiem, jak ja się zachodziłam, to od razu w tym samym momencie, akurat pan do mnie przyjeżdżał. Właśnie chciałam, to miał być argument za. Chciałam właśnie powiedzieć, że jednak to prawda, bo ja się straciłam przytomności, byłam w garki, więc to nie było łazience. I miałam właśnie inne bóle w głosie i chciałam się świętować, ale wiem, że od razu przyjechała straż pożarna i policja, więc nie wiem, znaczy, jak to wygląda. Można, no to o panie przypadku to wyglądało w ten sposób, że z wywiadu wynikło, że w czasie mycia garnków tak. Był użyty piecyk gazowy, objawy nam podeszły mniej więcej pod zagrożenie tlenkiem, dlatego my, to właśnie to była odwrotna kolejność, my wtedy dopiero wezwaliśmy straż pożarną i oni nam potwierdzili, obecność tlenku, bo tak to się odbywa w tej chwili. My wchodzimy do mieszkania i tak naprawdę nie powinniśmy tam wejść do momentu, kiedy nie przybędą strażacy przed nami. Ale tak naprawdę nie wsypać się z kolei do każdego wezwania, do każdego zasadnięcia w mieszkaniu, tak jak tutaj do pani radnej, nie wzywa się każdorazowo straży. Dzięki takim urządzeniom po pierwsze oszczędzimy wyjazdu strażakom, po drugie po prostu się zabezpieczymy. Przyjeżdżamy. No ja jestem również dyspozytorem medycznym i ja również rozmawiam o linii alarmowej, więc ale to... Ja muszę w wolnych wnioskach, Państwo sobie przedyskutujecie. Szanowni Państwo, tak pozwoliłem sobie no mniej więcej nakreślić granice Waszej dzielnicy i wygląda to następująco. Północną część dzielnicy zabezpiecza zespół, który stacjonuje w ogóle poza terenem miasta Krakowa w Węźcach. Ale wbrew pozorom to jest zespół, który znajduje się u Was praktycznie natychmiast, bo on zjeżdża prostą, bardzo dobrą drogą, wjeżdża na północną stronę dzielnicy i w ulicy Powstańców spokojnie zabezpiecza tą część miasta.